Jest następny odcinek. Kolejny odcinek. Dzisiaj w programie Ewa Farna będzie biła się na scenie ze Stanisławem Kartem. W programie Lip Sync Battle. Dzisiaj będzie tak góralsko. Nie, będzie wiatr wiał halny. Ewa Farna się przewróci, a Kartel Bułecka podbiegnie z ciupagą, wbije ją w głowę. Bo o to właśnie chodzi, tu mają się bić, mają być krew, mają być łzy, ma być pot. Brędza! Taki sen. Cóż za przypadek! Powiedz, ze Stanisławem Karpielem Bułecką. Stanisławem Karpielem Bułecką, no. Który wbije ciupagę Ewę Farnie gdzie? W plecy, no gdzie się wbije ciupagę? Proszę, tylko plecy. I nasmaruje jej czoło sypkiem. No bo tak. W Kielce! Nasmaruje ją całą maścią, końską. I będę ją leczył. A później osypkami na koniec, no i masaż góralski, czyli kierpiec, tam gdzie ma być i poszli dalej. Pięknie, ciekawe co Ewa na to, mam nadzieję, że... Ona na to jak na lato, na pewno, to jest masaż, to się nazywa masaż taczański, czyli no. Ona na to jak na lato albo na zimę w górach. Bo jest najładniejsza w górach. Ja muszę zadać to pytanie, bo ja jego wcześniej nie zadałem. Pytaj. Czy Karpie Bułecka, czy to coś znaczy, czy to jest po prostu, czy to skojarzenie z karpiem, czy z bułeczką? No wiesz jak jest, no bułeczka pasuje do karpia, nie? Prawda? O, lepiej zjeść karpia w bułeczce. I wtedy jest wiesz. Śledzik lubi pływać, wiadomo. A karp? Tak jest. Jak chcesz zrobić zdjęcie z bułeczką, to sobie idź do piekarni. No. Dobrze, panowie, dziękuję. Pięknie. Dziękujemy. To my dziękujemy, uciekamy. Idealnie, w czas. She started dancing, sexual momentum. Nasty, but she fancy. Lipstick on my senses. Nagra chwilę, dzięki. Gdzie to no i kto jest teraz artystą? Największe gówno, jakie wziąłem w życiu. Jest mała przerwa techniczna i właściwie nie wiemy, co się dzieje. Zawodnicy skupiają się w sobie. Skupiają się pewnie w swoich łazienkach, w garderobach i mam nadzieję, że wyjdą już z pełną energią. Staszek prawdopodobnie piłuje sobie paznokcie i przymierza nowe kierpce. Staszek w przerwie zrobił już parę pompek, więc mam wrażenie, że jego koszulka zaraz rozerwie się jak... Jak my rozerwiemy się przy jego występie, ponieważ emanuje niesamowitą energią, energią tak wielką jak ten przedłużacz, który znaleźliśmy przesuwając kanapę, żeby nagrać to takie wideo. Rzeczy się tu dzieją. 1, 2, 3, go! Prawie. Hej! Brawo. To nie moja rola, to nie moja kwestia, to twoja kwestia. Witajcie! Jak to mówią w regionie, witajcie. Witajcie! Witajcie! O, przecież ty, skąd wy macie osypki? Sprawdzę zaraz. Sprawdź. No widzę właśnie, kupione pod metrem centrum chyba. To nawet nie leżało koło góralskiej owcy, słuchajcie, no. To powinno... Jak nie chcesz, wiecie, to nie chcesz, to być? Płucone babskimi nogami. Takie powinny być, a to jest... męską ręką. Stanisławie, bardzo cieszymy się, że zabijesz Ewę Farnę jej własnym utworem. Wiecie, no właśnie, to jest w ogóle świetne. Skończyły się żarty. Już napisałem Ewce. Żeby... SMS-a przez drzwi tutaj, w garderobie. Jeszcze w regionie to się mówi, żeby sobie wsadziła deskę do gaci. I, no i tyle, no i resztę atak. Musi być zawsze atak. Czy masz rację, czy cię złapią za rękę, mów, że nie twoja ręka. Wiesz jak jest, nie? Dzięki. Dziękuję wam. Pomocy. Miło was poznać, mam nadzieję, że to nie pierwszy, nie ostatni raz. No widzimy się za 5 godzinę, więc... Nie sztuka napytać. Bieda się pozbyć. Super. Taka jest zasada. Tak, ale... Jaki! Na wynos. Dziękuję za osypki. Proszę. Jestem zaskoczony. Śmierdzi mi jak na bacówce taczańskiej. Rywalizacja na scenie będzie i nie ma tutaj, wiecie, to nie tamto. Taryfy ulgowe, nie, że skończyło się. Dobra. Ewa jest może... Ewuńka, twoje zdrowie. Resztę se kupisz. Więc tak, zaraz się zobaczymy z Ewą Farną, tylko ona jeszcze robi make-up i te sprawy. Mam nadzieję, że przyjmie nas równie ciepło jak Staszek. A przynajmniej... letnio, byle nie zimno. Chcecie sobie zrobić zdjęcie z Ewą Farną? No tak. To teraz, dawać, hamburger. I poprawiamy lusterko.
Mamy to. Mamy to. Tak, jak się czujesz? Czy to kopiesz Staszkowi? Oczywiście, Staszek nie ma szans. Jak wyjdę. Jaki swój przebój zaśpiewasz? Po czesku czy po polsku dzisiaj? Po polsku dzisiaj, żeby wszyscy zrozumieli. Żeby nie było, wiesz, jakichś tych... Fantastyczny kawałek, fantastyczny, z mojej drugiej płyty, o ile się nie mylę. Nie chcę się dupnąć, ale pewnie to jest z drugiej płyty, o ile kojarzę. Kawałek pod tytułem Cicho. Zobaczycie. Twój konkurent też zajebiście śpiewa. Daj trzy przymiotniki, którymi określisz Staszka. No Ewa. Przejanosik. Przez... Tu wypikujecie. Sześć ciastek. Trzecie muszę pomyśleć, bo nie wiem co. Staszek zawrócił mi w głowie, ja myślałem, że to jest bufon, że to jest człowiek, który nie ma dystansu do siebie. A tu taka niespodzianka. Ewunia, wygrasz. Ewunia. A Staszek, tak jak mówiłem, jak chce wsadzić deskę do gaci. Daj telefon, dupnę se selfioka ze Staszkiem. Staszku, pozwól, podepniemy się. Nie, czy poczymaj, głosinką. Ja poczuję, daj. Nie, wezmę. Kobieta zmienną jest. A wezmę, niepotrzebny. Daj, ja wezmę. Wejdę po soda. Cały czas czekam, ale nagranie może ruszyć w każdej chwili. Zapnij mnie. Zapnij mnie. Ewa. Uważaj na Staszka, bo ma asa w rękawie. Dobrze. Cicho jakby cały świat. Cicho, właśnie słyszymy utwór wykonany przez Staszka, bo Staszek dojedzie Ewę jej własną bronią. Wsadzi knedle. Knedliczki w usta. Perliczki. I będzie cicho. Kibicujemy Staszkowi, bardzo dużo energii przekazuje swoim... Nie performance. Tędy droga, nie nagrywaj mnie. Więc jeśli chcesz zostać gwiazdą popu, to po prostu nie ucz się śpiewać, naucz się ładnie wyglądać i ruszać ustami w rytm. Kariera stoi otworem. Byliśmy u Staszka w Kanciapie, jest bardzo miłym człowiekiem, prosto zjadł z gór. Zjadł od nas oscypka. Zjadł od nas oscypki, ale powiedział, że są naładowane jakimiś badziewiem i emulgatorami. Jak spod kobiecej... Emulgatorami. Ewa była najlepsza, czy Ewa była najlepsza, nie wiem. Żeby, bo to są kierce wysokie. Łapiemy, łapiemy. Dobrze, jak się czujecie was, z wygranymi obie Ewy? No, tak się starałamy. Ale zasługujesz, wiesz? Moja trzecia płyta, która będzie już akustycznie nagrana, będzie na pewno szerszym, szerotniejszym echem. I wtedy wygram. Już ja, Ewa. Zagłuszają nas!